No widzisz? Weź się odłóżcie gdzieś tam. Zostawiamy tutaj fotę? Dobrze, bardzo. Dobra, udało się. Się musimy gdzieś... Mogę tu śmierdzi. Ukryć. Śmierdzi tu, no. Gdzieś była taka dziura podobno. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Tylko Przygody. Z nami jest dzisiaj Filip, tak, i Eszku, i Szymon z kanału Eszku. I zwiedzamy dzisiaj opuszczoną cukrownię. Dobra, dawaj. Dobra, kurde, wygląda jak wojownik. O kurde. Dobra. Jasne. Dobra. Dobra. Mam latarkę. O kurde. Widzę, że coś widać. Dobra, widać. To było pytanie. To mogło być jakiś był. Nie wiem. Nie wiem, co to mogło być. Nie wiem, ale kuć tu. No. Czuwalę, żeby nie wpaść w żadną dziurę. O kurde. Patrz to. Jest para. No dobra. To będzie zarąbisty urwek. Tu jakieś, widzę, systemy elektryczne. Nie wiem, jakieś... Jakieś sterownik. Nie mogę czegoś. Tutaj prawdopodobnie jakoś, nie wiem. Weź się zaświeć. No. Kurde. Ej, tu robimy hałasu. Ej, weź ten zaświeć. No. Zykę. Chodź tutaj. Tu jakaś maszyna jest. W której... O, buki. Bierzemy? Buki? Buki. Patrz. Jeszcze jest maszyna podobnie. O, kitansko. Dobra. Raczej to jest betonowe, więc się nie powinno zawalić. O. Wszystko. Dobra. Żeśmy zwiedzili pierwszy budynek. To chyba będzie pierwszy i ostatni, który zwiedzimy. Myślisz? Bo już lepiej. No udało się jeszcze. Szczerze myślałem, że to będzie większe. Muszę się stąd wydostać. No nie było to za dużo.
chyba nie ma wejścia do tego. Dobra, sprawdzimy jeszcze. No wiem, ale jak? Jak chcesz tam wejść? Z tego budynku to tyle. No, budynek w całkiem nie najgorszym stanie. Dobra, no i trzeba co? Przeleźć jakoś. Chyba tędy nie przejdę. Dziubnę mi się. Dziubnę mi się w kolano. To jakby jakaś maszyna chodziła. Trochę. Mózga jest. O, też jest w działającym stanie, nie? Tam widać, że. A, bo ta rura. No. Może nie jest tylko. Wiesz co, to może nie jest do końca opuszczone. Chociaż no, nie wiem. Trudno stwierdzić. Brama się zamknęła, ale dało się na szczęście otworzyć. Trochę nie wyszedł, bo krótko mnie, bardzo krótko się eksplorowało. Jedno wejście było tylko, jak widzieliście, ciężko było się tu dostać przez drut kolczasty, więc no co, poszliśmy na stację zjeść sobie coś. Ja mam wafla, ty masz co? Ty nic nie masz. Ja nic nie mam. Ja mam tylko wafla, więc super. Smacznego, Filip. Teraz przyszedł czas na powiedzenie wam historii tej cukrowni, bo tam jedynie udało się eksplorować. Także jedyne co mogę powiedzieć, no to wytwarzano tam cukier, jak sama nazwa wskazuje, z buraków cukrowych. I obiekt wcale nie jest aż tak dawno opuszczony, bo jeszcze 10 lat temu około cukrownia ta jeszcze była właśnie czynna i działała. I właśnie 10 lat temu została ona opuszczona. Więcej informacji nie udało mi się znaleźć. I tak naprawdę tyle w temacie. No, to tyle w temacie. No i cóż, minął miesiąc od ostatniego urbexu. Jak na razie żadnych nie udało mi się na razie nagrać, ale spokojnie, będzie ich więcej w przyszłości i postaram się znaleźć na to trochę więcej czasu. W każdym razie ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i tyle. Do zobaczenia i do kolejnego. Cześć!